Żona w zeszłą sobotę wyjechała na wczasy. A mnie dzisiaj na całą noc potrzebna była dziewczyna. Obtelefonowałem wszystkie moje znajome, ale żadna z nich nie zdradzała ochoty. Co robić? Wybrałem się do najpopularniejszej kawiarni w mieście, gdzie wieczorami przesiadywały ładne dziewczyny. Bajka. O tej porze była prawie pełna. Gwar młodzieńczych głosów zagłuszał nawet potężne decybele grającej szafy. Na parkiecie rokędrolowało kilka rozbawionych par. Rozejrzałem się. Zaraz wpadła mi w oko samotnie siedząca dziewczyna, której jej wielkie, marzące oczy wzbudzały zaufanie, a krócze włosy wspaniale kontrastowały z czerwoną, gustownie skrojoną sukienką. Czy mogę się dosiąść? Popatrzyła na mnie niechętnie, ale skinęła głową. Zgarnęła też zaraz parę drobiazgów do torebki, jakby dalszy jej pobyt w kawiarni nie miał większego sensu. Oj, chyba trudno z nią będzie. Pomyślałem nieco zdeprymowany, jako że pora była dość późna. Jeżeli mi z tą dziewczyną nie wyjdzie, to Klops postanowiłem wtedy bez zwłoki przystąpić do akcji. Umówiłem się tutaj z kimś, ale nie przyszedł. a pani co ja? Obrzuciła mnie niedbałym spojrzeniem. Pani też czeka na kogoś? Tylko na kelnerkę. Odparła ironicznie. Zaraz zapłacę i będzie miał pan cały stolik do dyspozycji. Zrobiło mi się nieprzyjemnie. Tak nieprzyjemnie, że nawet ryk grającej szafy nie był w stanie zagłuszyć mego zmieszania. Nie od razu też zauważyłem, że od któregoś z sąsiednich stolików oderwał się nabuzowany, winskiem typ i bezceremonialnie zawis nad naszym stolikiem. Zatańczymy? Dostrzegłem w jej oczach najpierw zdumienie, a potem strach. Pani jest ze mną. Uniosłem się z krzesła, właśnie idziemy na parkie. Ująłem ją delikatnie w łokciu i poprowadziłem w roztańczony tłumek. Nie protestowała, a nawet jakby się bardzo śpieszyła. Ogarnęła nas melodia czacza. Proszę wybaczyć, że postąpiłem tak bezceremonialnie, ale nie było innego wyjścia. Spojrzała na mnie z wdzięcznością, i dopiero teraz w tańcu zaczęła mi się bacznie przyglądać. Nie odsunęła się też, gdy zdobywając się na odwagę, objąłem ją mocniej ramienie. Pan jest bardzo miły, powiedziała. To ja zachowałam się wobec pana opryskliwie, ale istotnie czekałam tu na kogoś uczynił mi duży zawód Teraz już mi przeszło Uśmiechnęła się rozkosznie Chwilę później Przy lampkach czerwonego wina Gwarzyliśmy jak para zakochanych Wiesz Powiedziała w pewnej chwili Ten podpity typ Znowu nas obserwuje Wyjdźmy stąd bez awantury Udaliśmy się do szatni Mam myśl Zacząłem nieśmiało Ale błagam Nie pomij sobie czegoś złego Chciałbym cię zabrać Do siebie na kolację Dziewczyna jakby zasztywniała A nawet odsunęła się ode mnie Oczywiście Ciągnąłem bez trosko Zrozumiem jeśli odmówisz Żadna sprawa Gdybyś jednak znała płytotekę, to ho ho, mam całego Beethovena, Pendereckiego, a nawet trio jazzowe Wallin. Masz Wallina? Mam. Nawet ostatnie nagrania. Strange Briefs, Easy Money, Strike Up the Band. Ale moi rodzice. Masz tu telefon. Uprzeć, że wrócisz później. Zadzwoniła z szatni do domu, że uczy się z jakąś Jolką i wróci późno. Wolisz, mamo, żebym zanocowała u Jolki? W porządku. Jeśli oczywiście nie przerobimy całego materiału. Teraz ja zesztywniałem. Kłamała jak z nut. Popędziliśmy do mnie. Byłem szczęśliwy i ręce mi drżały. Kiedy przez Dobrą chwilę. Mocowałem się z zamkiem u drzwi. Ledwie je otworzyłem. Już na szyję. Rzucił mi się mój mały syn. Tatusiu, tatusiu, dobrze, że jesteś! Bo pani Genovefa. musiała dzisiaj wyjść wcześniej. Dziewczyna stała jak wryta, rozchylając usta w bezmiernym zdumieniu. Juziu, powiedziałem czule do syna. Ta śliczna pani. Zgodziła się pozostać całą noc w naszym mieszkaniu. Już nie będziesz się niczego bał. Mały brzdąc, obejrzał dziewczynę od stóp do głów uśmiechnął się z aprobatą i pociągnął do swojego pokoju. Dała się prowadzić, raczej machinalnie, rzucając w moją stronę bardziej przerażone aniżeli wściekłe spojrzenia. W lodówce jest kolacja, płytotekę masz w moim pokoju. Po kolacji sprzątnij stół i umyj naczynia szmato. Zawołałem już z klatki schodowej, po czym zaryglowałem drzwi na dwa spusty. Zadowolony, że znalazłem na dzisiejszą noc opiekunkę do dziecka. Poleciałem jak na skrzydłach do kumpla, gdzie urządziliśmy kawalerskie spotkanie z udziałem mrożonych buteleczek wódeczki.